Okej, okay. mamy nasz epizod 9 w świecie Jurassic Parku. Znaczy nie wiem który, ale no finał finał. <laughs> Oj. Jurassic World Dominion. Jurassic World Dominion, no tak. To trzeci sadze sequel serii Jurassic Park film, tym razem w reżyserii Kolina Trevorowa, który jest też jego współscenarzystą, był też współscenarzystą pozostałych dwóch. I opowiada on nam dalsze losy historii tego świata, który zbudowały poprzednie filmy. Na razie powiem tyle, ponieważ nawet zamierzam powiedzieć, jako że film jakościowo naprawdę no brakuje mu dużo do perfekcji, <laughs> brakuje mu dużo do średniości, to powiem, że to będzie recenzja spod znaku... Bez spoilerowej, ale takiej, wiecie, luźno będę rzucał pewne kwestie na wie... Jeśli ktoś koniecznie chce w ciemno, no to tak ostrzegam. Ale to, co będę mówił, jest w Zwiastunach. Więc to jest, to jest wiecie, takie, tylko mówię, że często przy takich dużych premierach ostrzegam, że będzie żadne spoilery, żadne tam Doctor Strange, to no nawet nie powiem, kto jest czarnym charakterem. No tutaj tak. Jakieś ogólne rzeczy rzucę, no bo po prostu, bo to będzie rand. Czy znaczy spoilerów tutaj, whatever, nie? No, przede wszystkim to, może powinienem powiedzieć tak dosłownie, dosłownie, po zdaniem wstępu, że oczywiście, no, ci, co znają mój kanał, to jakby od dawna to wiedzą, no, jestem hiperfanem Jurassic Parku, była recenzja, retro, tam z parę temu robiona. No, tamten film po prostu, no to się rozwajałem i rozstrajałem, jak, jak jest dobry i Steven Spielberg, i efekty, i muzyka, i scenariusz fantastyczny. 10 za 10 uwielbiam, moje dzieciństwo i w ogóle magia, kina to taki film typu dlaczego w ogóle, jak można zafascynować dziecko na zasadzie, a, magia, nie? Czy dorosłego, to bez różnicy, tak? Jeśli chodzi o Jurassic World, to jak pierwszy raz oglądałem, tam ten z 2015, to tam pamiętam, że uważałem, że był niezły, jak go obejrzałem po latach, z dwa lata temu czy coś, to miałem takie, o, jest gorszy niż pamiętam, dużo szablonów, kiepski scenariusz, dużo odtwórczości, takie, a, takie okej, okay, takie okej, okay, no takie, wiecie, nie? Średnie jak do obejrzenia. No i ten ostatni był o tyle kontrowersyjny, że dałem mu dosyć pozytywną ocenę, podczas gdy wszyscy po nim cisnęli. I to, to był jakiś, ale wiecie, to był mój, te, taki typowy przykład, że mamy y, formę dnia, jak, 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 sportowcy, to ja też mam, nie? To znaczy, wiecie, no, różnie bywa. Pamiętam, że tam ten seans, Pamiętam dokładnie, gdzie kto siedział, kto mi szeleścił. Pamiętam taką grubą dziewczynę, która po prostu miała piknik szelestów. No, przepraszam, że ją opisuję jako gruba dziewczyna, ale jedyne co o tej, o tym człowieku wiem, to, że to była gruba dziewczyna, która szeleściła, więc nie, nie potrafię inaczej opisać i to mam w głowie. Pamiętam, że pierwszy chyba raz w życiu zwróciłem jakąś uwagę w kinie już po seansie, że dziękuję za ten piknik szelestów, bo dosłownie miała trzy różne rodzaje w trzech siatkach. Nigdy tego kurwa nie zapomnę, jak trzy lata już minęły, dlatego proszę nie szeleście, błagam. Sam też tego przestrzegam, oczywiście. E, no i tam ten film, pamiętam, że jak już przestała szeleścić po 40 minutach, to nie wiem, może dlatego miałem jakiś wybuch endorfin, że ów ulga, jak wiecie trochę, jak tak na zasadzie, że was coś boli i przestanie, to jest tak ta neutralność, że nie boli jest błogim stanem, może dlatego, może miałem po prostu, może o to chodziło, może to jest sposób na takie filmy, ale pamiętam, że ten film był głupkowaty, ale jakoś tam nawet mi się ta druga połowa podobała i tam jakieś horrorowe elementy, reżyserii i tak dalej. Zamiast wszyscy po tym filmie cisnęli, więc oczywiście wszyscy też, podejrzewam, w świecie filmowym, w sensie, wiecie, krytyków i tak dalej, no nie nastawiali się na to, że ten film będzie dobry, ja też nie. Aczkolwiek, hej, czemu nie? No, jakby tendencja wznosząca byłaby dobra, ale nie. Ten film, jak miałbym ocenić, jakbym miał taki wiecie Naruto, ten tomatos, że tam są takie, taki cytat wiecie od krytyka, lecie, nie? To Michał by powiedział trzy słowa. Bloated, boring mess po angielsku, bo po prostu to wszystko wyjaśnia. Boring, no to nudny bałagan, ale bloated to jest, nie, nie wiem jak się tłumaczy, ale to jest słowo, które oznacza jak się na przykład na lacie jak pójdziecie na pizzę i zjecie tyle, ile trzeba, czyli tylko kawałek, <laughs> no, zerzecie całą, jak pójdziecie o Michał popijając z dwoma piwami, jesteście tacy brzuch wywalony, wydenty, wzdęty, jesteście <laughs> bloated, nie? I ten film właśnie jest takim po prostu... Scenariuszowo nackanym bałaganem, który jest nudny, niepotrzebny i po prostu nieudany. Jak dla mnie. Widziałem na Rotten Tomatus, że już po filmie, że od krytyków średnia jest niska i jakby, jakby średni, wszyscy się zgadzają, no, w miarę, to wiadomo. Może tak, konsensus jest taki, ale wiadomo, że ludzie różnie uważają, wśród publiczności oczywiście jest wyżej, ale no nie, ja nie wiem czemu, nie wiem czemu po takich dobrych filmach jak na przykład ostatni Top Gun, który gorąco polecam, który jest świetnym, głupim odmurzaczem akcji, gdzie naprawdę, wiecie, czas leci tak, jak się bawi świetnie i scenariusz ma sens i tak dalej, konwencja jest fajna, scena akcji, przychodzi taki film, który jest po prostu burderem na kółkach i... Nie nie, nie, nie wiem, nie wiem, naprawdę to jest jakieś takie w świecie rozrywki, i na każdym tym mogłoby się wydawać, że już jak, jak takie coś. Ten film z perspektywy tego Trevorowa i Emily Carmichael, bo to współscenarzyści. Z ich, jakby oni stworzyli coś, co będzie po prostu chyba wykorzystywane w szkołach filmowych pod tytułem Jak nie pisać scenariusza? Dwie godziny 20 minut absolutnej, zagmatwanej, niepasującej, po prostu, znaczy, jakby nieprzestrzegającej zasad tworzenia filmów przygodowych, czy w ogóle filmów e, historii, nap napisali jaką historię, gdzie jakby. Od czego to kurwa zacząć? Jest tak dużo problemów, dobra, może zacznę od ogólnych rzeczy, że już poprzedni film trochę tak, trochę tak nas wodził za nos, szczególnie w e, promocji, w sensie w, w zwiastunach, jak promowali film, że to będzie takie, o, dinozaury w świecie, wreszcie nie na jakiejś tam wyspie, nie, tylko wiecie, że się wydostały. I poprzedni film oczywiście okazało się, że to gówno prawda i dopiero to, tam, te sceny ze zwiastunów to była ostatnia scena filmu i ten miał nam pokazać... O mój Boże, dinozaury koegzystujące z ludzkością, co to będzie oznaczało? Katastrofa, tu, jakieś tam zdjęcia, wiecie, jak tam ludzie sobie, nie wiem, biegają po parku, a jakiś dinozaur im wylatuje, albo tam płynie statek, a wiecie, a, a coś tam wyskakuje z wody. I ja od razu sobie myślałem, że to jest głupie, to nie ma sensu i to nie jest interesujące, już na starcie, ponieważ po pierwsze to w poprzednim filmie wydostało się 50 dinozaurów, a ja mam uwierzyć, że teraz 4 lata później to cała planeta jest zasiedlona nie wiem, no, na zasadzie wiecie, no, zwierzęta się podwoiły czy potroiły, tak? Jak? Poza tym ludzie co, ludzie są, jakby to był jakiś XV wiek, to okej, okay, to może by byłby ciekawy scenariusz, nie? Ale w obecnym świecie to co, ludzie by sobie nie poradzili z wyłapaniem, pewnie zabiciem w większości, no wiecie jak jest, ale z wyłapaniem, wymordowaniem, kurwa, setki zwierząt? Przecież, i właśnie tutaj dochodzę do takiego momentu, który w ogóle jest kluczem tej magii. I braku magii w tym filmie. To znaczy, dinozaury to są zwierzęta nie? tylko wymarłe. To, to nie jest jakieś magiczne was stworzenie z innej gęstości. <noise> to są zwierzęta, których już nie ma. Zresztą niektóre tam nawet na jakieś, nie wiem, gady czy inne te ptaki mają, są bardzo podobne, albo nawet żyły w czasie tamtych zwierząt, jakieś tam krokodyle czy coś, ja się, ja się nie znam, ale wiecie o co chodzi, nie? I generalnie jak się człowiek na tym zastanowi, no to są po prostu zwierzęta, ludzie by se poradzili tak samo jak teraz, nie wiem, lwy nam nie biegają po miastach i my nie jesteśmy, mój Boże, czy u mnie będzie jakiś ptak na dachu, który mnie zabije. No, cywilizacja nasza ludzka by se z tym poradziła, w sensie w zabijaniu jesteśmy kurwa dobrze. Rozumiem, że mogłoby być problemem je wyłapać bezpiecznie <laughs> dla nich, <laughs> ale to, żeby je wszystkie wystrzelać i na zasadzie, wiecie, nie, to, to jakby tu bym, tu bym polemizował, że mielibyśmy z tym problem i nasza cywilizacja byłaby zagrożona. I scenarzyści tego filmu się z tym zgadzają, ponieważ głównym zagrożeniem w tym filmie jest właśnie znowu przez naukowców stworzona wielka szarańcza i to są takie wielkie bydlaki wielkości psa, które będą, i generalnie to jest taki wątek, teorie spiskowe, korporacje bawiące się tą, jakby wykorzystujące naukę dla profitu i niecnych czynów na zasadzie jak czarne charaktery w bądzie, że te, ta szarańcza wypuszczona zniszczy wszystkie plony na świecie, co oczywiście doprowadzi do śmierci naszej cywilizacji, bo będzie cały łańcuch pokarmowy zakłócony. Wiecie, że jakby nie będziemy mieć paszy dla zwierząt, zwierzęta pumy, my umrzemy, wszyscy umrą, kurwa, będzie źle. Oczywiście, tylko e, plony wyprodukowane przez tą firmę, która ma te tam DNA, tych, które to stworzyła będą, o, o, ich plony nie będą zniszczone, co, w, no wie, wiecie, takie w stylu wypuścimy wirusa, na którego mamy szczepionkę, tak? No na takie, takie, taka rozkmina, nie? Czyli nawet scenarzyści tego filmu wiedzą, że w zasadzie to to, że te dinozaury sobie biegają wśród ludzi, to, to tak, co my mamy z tym zrobić, to jest głupie. Więc musieli inne zagrożenie stworzyć wewnątrz tego filmu, rozumiecie, tak? Trzy filmy, pod, znaczy dwa filmy podbudowane w kierunku tego takiego, co będzie, jak będą wśród nas i takie, Kurwa, nic nie będzie, musimy coś wymyślić nowego, tak. Także, czarnym charakterem tego filmu jest kolejny nudny naukowiec a'la Steve Jobs, który się tam pląta i gówno mnie obchodzi. I szarańcza. Jakby, <noise> <noise> dosłownie, no brawo scenarzyści Dominiona. I druga sprawa, magią takich filmów właśnie Spielberga jak to, jak szczęki, jest to, co wszyscy już wiedzą, mówiłem to na kanale milion razy i każdy kto się interesuje filmami to rozumie, że właśnie nie pokazuje się tego potwora, czy tego magicznego czegoś, kurwa miecza świetnego, tego co jest takim efektem wow, znaczy daje taki efekt, nie pokazuje się, nie dynda się tym jak kotu branzoletką przez pierwsze 10 minut filmu, czy nawet pół godziny, czy coś, tylko się podbudowuje i ukazuje. Dlatego jest tak genialna ta scena zakorzeniona w naszych głowach, jak pierwszy raz, wiecie, ona go tam puka w ramię i mówi, zobacz, i grant na zasadzie, i wchodzi muzyka Johna Williamsa, patrzą pierwszy raz dinozaury. No właśnie dlatego, bo była podbudowa, bo nam raz pokazuje, jest magia, BOOM! po prostu jesteśmy przeniesieni. Tutaj oczywiście, jako że koncert jest taki, że dinozaury są wśród nas, pierwsze 15 minut to jest scena za sceną taka, to, to, to co jest w właśnie, że tam ktoś co jedzie, nie wiem, na rowerze w mieście i dinozaur przechodzi. To nie ma w ogóle sensu, że ten dinozaur tam chodzi, nie ma jakichś służb, nie wiem, jakaś anarchia panuje na świecie, nie ma jakichś, w wiem, w Ameryce, nie, nie ma tam policji, policji by to zastrzeli tego dinozaura 700 razy, nie? ale to mniejsza. Pomijam ten aspekt, bo się, wiecie, wracam. Ale mówię tak, jako że pokazujecie mi to 15 raz w ciągu 15 minut i tam jest taki moment, jak ta... Czekajcie, muszę patrzeć. Laura Dern gra Dr. Sattler. No, to jest tylu bohaterów, że już mi się, mimo że ich znam, to już mi się myli. I ona ma tam, wiecie, kuca do jakiegoś takiego małego dzieciaka nie wiem, Tricera, co ja whatever. Ja z dzieciaka w ogóle kochałem dinozaury, miałem wszystkie takie te, co się z, układa, zre, z drewna układało, modele, nie? Także kiedyś to, bym, kiedyś to wiedziałem wszystko, teraz to już nie pamiętam. Laura Dorin tak, wiecie, robi jak z psem. Ona ja mówi, no okej, okay, okej, okay, urocze, ale ona mówi tak coś w stylu I will never get used to that, nie? I tam patrzy na Granta, czy tam na kogoś i mówi, no wiecie, czyli, że nigdy się do tego nie przyzwyczaje, a ja tak siedzę w kinie 15 minut, i tak, nie, właśnie już się przyzwyczailiśmy, właśnie, właśnie, ja wiem, że tutaj scenarzysta ale magia, ale nie właśnie jest na odwrót. Jest 15 minuta, a ja mam 15 dinozaura i ja już mam takie... Eee. Równie dobrze możecie mi psa tu pokazać, stracić tu już nie ma magii, po prostu. S jakby sami sobie to zrobiliście, moi drodzy twórcy filmowi. I to jest ogromny problem, bo jeśli nie ma tej magii dinozaurów, tego elementu science fiction, czegoś takiego, co co jest nie, nie nasze, nieprawdziwe w naszym świecie, to tak naprawdę niewiele nam tu zostaje. Tak naprawdę ten, ten film robi się biedny, no ale niestety, no. I to jest tylko początek, ponieważ przede wszystkim to tutaj mamy Klasyczny przykład, jak nie prowadzić grupek bohaterów będących na oddzielnych misjach, po to, żeby się gdzieś tam spotkali, i to jest o ironii. O ironio, w Jurassic Parku pamiętam w recenzji, jak o tym mówiłem, gdzie tam właśnie wątki w drugim akcie się rozchodzą. Nasi bohaterowie są w dwóch grupkach, rozdzieleni po tym, jak T-Rex ich atakuje. I perfekcyjnie się schodzą w jednym kulminacyjnym momencie wchodzącym w trzeci akt. Wszystko ma sens, są dwie ciekawe historie. Generalnie to jest tak się pisze scenariusz. To jest właśnie na zasadzie różnica między scenariusz a gówno. Tutaj mamy dwie... Nawet chyba więcej jest tam jeszcze mniejszych grupek, ale dwie główne grupki bohaterów, ponieważ, mówię, to nie są chyba spoilery, ale postać Krisa Prata i Bryce Dallas Howard szukają tą dziewczynkę, którą wychowują od poprzedniego filmu, bo została porwana. Wszystko oczywiście ma kulminację. Gdzie? nie w mieście, nie tam, gdzie są właśnie, że co by było, gdyby dinozaury były wśród cywilizacji, nie. Znowu jesteśmy w jakimś wielkim parku na jakiejś wyspie, czy tam gdzieś, gdzie mamy ośrodek naukowy i naukowo dżunglę. Czyli znowu, znowu generalnie mamy dokładnie to samo, co w poprzednich filmach w kwestii no, no, wiecie, no znowu jest laboratorium w dżungli, znowu będą się kryć po lesie, uciekać. Te same kurwa sceny, scena za sceną, po prostu to, to już jest wewnątrz tego franchise'u Klisza na kliszy. To jest, jest niesamowite, I ile tu jest klisz. I te wątki, nie dość, że są prowadzone dwa oddzielnie na zasadzie, że. Może z drugiej strony powiem, gdy są ciekawe wątki, dobrze prowadzone, na przykład, nie wiem, w jakiejś tam grze o trąże, mamy wielu bohaterów w różnych miejscach, to jest tak, że kończy się jeden wątek, w sensie w tym, wiecie, w danym odcinku przeskakujemy na kogoś, i ja jako widz mam takie, o, no ciekawe, co tu się wydarzy, bo o, zapomniałem o tym, ale ta bohaterka ostatnia, jaką widzieliśmy, to była w tarapatach, nie? I tam, wiecie, jej wątek po 10 minutach przechodzi na coś i tak. O, o, tutaj też jest coś ciekawego. To tu jest na odwrót. Wątek przeskakiwało do tych, ja tak, że eee, ci znowu tam gdzieś w jakimś samolocie są, nie? Takie przeskoczyło do tych i tak, e, w też tutaj kurwa robią to samo, coś widziałem nie, nie ma żadnego ciekawego wątku. Dodatkowo, dodatkowo one są prowadzone w taki sposób, że w bardzo wygodny dla scenarzysty sposób w pewnym momencie bohaterowie wszyscy na siebie wpadają. W zasadzie, no, mówię, no nie będę to spoilerował, ale to się dzieje na zasadzie takiego, no, no na zasadzie pośrodku środku dżungli się kurwa znajdują, nie? Wiecie, nie ma tego, co w oryginalnym Jurassic Parku, że to wszystko jakoś tam miało sens i tak dalej. Nie. To jest w zasadzie takie, no wiadomo, że muszą się spotkać, żeby mieli razem sceny, nie? Więc się nagle spotykają. <laughs> wszystko przypadkiem, akurat w tym samym czasie. Zupełnie niezależnie od siebie, nie? Takie, no scenariuszowy po prostu bałagan, a dodatkowo jest taki pierdyliard właśnie jakichś wątków pobocznych, jakichś tych, nawet ten, poza tym czarnym charakterem jest kilka bohaterów, kilku bohaterów prowadzonych, którzy tak na początku nie wiemy czy to dobry czy zły, albo tam ktoś zaczyna zły kończy dobry, albo na odwrót, takiej wiecie, nie? I ci bohaterowie są po prostu tacy w stylu Gówno mnie oni obchodzą, a są dorzuceni tutaj że nagle się z tego robi Avengers Endgame Nagle mamy tutaj, nie wiem, oni biegają grupką 14 bohaterów Ja mówię, Jesus. I wiemy, że wszyscy nie, wiemy, że nikt z nich nie zginie Wiemy, że są niezagrożeni a pomimo tego, że wiemy, że są niezagrożeni, wiemy, że nam tam Granta, żaden T-Rex nie zeżre, nie przepołowi na pół, bo przecież to by było tak jakby, nie wiem, na no jakiegoś tam Hana Solo zabili, chociaż to akurat zły przykład. No ale wiecie o co chodzi, tak? To, coś w tym stylu. No wiemy, że akurat on nie zginie w tej scenie, a mamy scen typu, że o mój Boże, niby ma być zagrożenie, że ich dinozaur gania pierdyliard. I to jest kolejny problem. Takich, z takich rzeczy stricte, wiecie, pisanie scenariusza 101, czyli taka lekcja numer jeden, nie powinno się wewnątrz scenariusza powtarzać... Jakiś scen tematycznie. To znaczy. I nawet ja, ja to wiem, bo nawet często słucham jakichś tam, nie wiem, wywiadów. Nie wiem, jak kręcili Rogue One i ktoś pytał, czemu wycięliście tam scenę z Jyn jak była w zwiastunie, a potem jej nie ma w filmie. I tam ktoś tłumaczył, bo wiesz, bo w tej scenie tam ten drugi ją ratował w ostatniej chwili. A taka sama scena była 40 minut wcześniej, tam w innej lokacji, że też jej tak w tym samym momencie wyszeli. I Tak, nie możemy tego powtórzyć, bo to jest po prostu takie, tak jak was nauczycielka na polskim uczyła w podstawówce, że nie używać, nie wiem, dwa razy tego samego słowa zdanie po zdaniu. Tak samo jest w scenariuszu, że się nie używa takich samych motywów, czy tematów. Jeśli będziemy mieć trzecią scenę z rzędu, jak ktoś cichaczem idzie naokoło, wiecie, samochodu, co jest notabene w każdym z tych filmów, że ich tam jakiś T-Rex zagląda, a oni naokoło samochodu. Jeśli będziemy mieć tą scenę trzy razy z rzędu w ciągu 45 minut, to jest tak. To, to po prostu nie działa. Nie ma ani napięcia, ani to jest. Nie ma tu kreatywności, to jest po prostu odtwórcze. To jest odgrzewany kotlet. I praktycznie każda scena akcji jest tutaj jakąś formą odgrzewanego kotleta, a co gorsza. Jest ich za dużo. I ten film 220 Nudziłem się już od 15 minuty, do samego końca. Nie przestałem się nudzić nawet na chwilę. Ale te sceny, to jest tak, że, wiecie, w takim filmie rozumiem, że chcą mieć tam klasyczne, wiecie, takie. Chwila tam, bohaterowie rozmawiają, chwila spokoju, coś tam, jakaś fabuła, nie? Ten, o mój, Boże, dinozaur, scena akcji, no znowu rozmawiają, normalne, nie? Ale tutaj to jest tak kurwa. 15 razy chyba, jak tam jakiś dinozaur ich atakuje, i, i każda z tych sekwencji. Nie, nie wiem, czy był jakiś, nie wiem, no, nie zastanawiałem się aż tak dokładnie, ale nie wiem, czy była chociaż jedna. Oryginalna sekwencja w tym filmie. I to naprawdę ten film jest tak, jakby auto-odtwórczy w kwestii robienia klisz wewnątrz tej sagi, gdzie, właśnie, takie tam, ile razy widzieliście, że, o mój Boże, nasi motor wystają, wychodzi dinozaur, i jest takie, odwracają się, a tam drugi wielki, a oni są pomiędzy. Dobrze, to, to było kurwa jeszcze w Jurassic World, pamiętam, nie, nie pamiętam, czy tym poprzednim, a tym jeszcze poprzednim na pewno. Sama scena jest tutaj, tak jakby, nie wiem, ci scenarzyści, nie wiem, myśleli, że mam amnezję, że, że, w ogóle, nie, nie wiem, no wiecie, takie w, sensie w stylu, ja rozumiem, że no niewiele można zrobić z dinozaurami, które at the end of the day chcą po prostu wziąć paszczą, zrobić tak, no wiadomo, że tutaj <ścoughs> nie będą nagle z nimi grać kurwa w statki, tylko będzie właśnie, że ten ich goni, a ten ucieka, no ale wiecie o co chodzi, no 500 razy coś, co już widziałem. Nudy. Po prostu nudy. Absolutny brak zagrożenia. Ile takich scen widzieliście, że w ostatniej chwili kłapie paszczą, a tam ktoś zdążył się schować? No, no ile razy jeszcze? No po prostu po co? Ja tego nie chcę oglądać. I bohaterowie dodatkowo... Nie, jeszcze cofnę, bo, bo przejdę do bohaterów, ale... A propos takiego powtarzalności. To ile razy Owen, Chris Pratt, w tym filmie robi... Nie, wiecie, że zatrzymuje tam jakiegoś... Kiedyś w oryginalnym filmie to chyba było, że on mógł zatrzymywać te Velociraptory te raptor, Raptory, żeby było łatwiej które były do tego szkolone, był cały cały był, był wątek, że koleś się szkolił był z nimi taki no trochę ich treserem, ale wiecie, wzajemny szacunek, wciąż duże ryzyko i miał ten jeden trick I to było samo w sobie dosyć ikoniczne. Pamiętam jak w 15 ludzie jakieś tam odtwarzali to, memy robili, nie? że tam wiecie, do swojego psa itd. i tak dalej. Był jakiś element tego takiego, że okej, okay, było to na tyle ikoniczne, że aż przeszło do w social mediach jako jakiś tam challenge czy coś, nie? Nawet jeśli, nawet jeśli film był średni. W tym filmie on to kurwa robi z 6 razy. Dosłownie możecie sobie zrobić drinking games z tego, po prostu pijacką grę, na zasadzie walicie szota jak Owen, albo ktoś inny robi... I to jest takie, to traci całą magię, jak z tymi dinozaurami, to traci cały urok, traci ikoniczność, to jest po prostu, ten człowiek się zachowuje tak jakby nie wiem, byście mieli jakąś zabawkę, którą jak naciśniecie, to mówi jedną kwestię, i on tak, za każdym razem tak, ON jest w scenie, jedna kwestia. To się robi po prostu durne, szczególnie, że robi to też nie tylko do raptorów, ale w ogóle do dinozaurów, to takie nagle... To w ogóle nie ma sensu wewnątrz logiki tego świata, gdzie wykreowali, że wiecie, że właśnie, że trenował konkretne raptory. To no po prostu, ale tak bardzo nie mają pomysłu na bohaterów, na akcję i tak dalej, ci scenarzyści, że po prostu, co oni mogą zrobić w tym momencie? No, muszą zrobić tak, tak, No i właśnie, a propos bohaterów. Owen i ta Bryce Dallas Howard, absolutni puści bohaterowie, którzy są po prostu figurkami akcji, typu, mają jedną misję, uratować dziewczynkę. Nic, nic, ani żadnych, no nic, po prostu są puść, to są tekturki. To są po prostu tekturki, zabawki, którymi ktoś idzie do celu. E, starzy bohaterowie, których znamy i kochamy z Jurassic Parku i właśnie tam jest Grant i za Settler. E, powiem wam szczerze, że o ile w jakichś, nie wiem, w wieznych Wojnach, jak było Chewie, We're Home, jak weszli na Milenium Falcon, to miałem takie... Nie? Przynajmniej wtedy. Teraz już jestem cynikiem, ale wtedy jeszcze było takie, że no, wracają po latach. A teraz miałem takie... Nie. Nawet oni zmarnowali w tym filmie, to jest takie tonący brzytwy się chwyta, że wyciągnęli wszystkie te nas, nam znanych, starych stary, znanych bohaterów i aktorów, ale nie wykorzystali ich. Ci bohaterowie tutaj są po prostu, też się plączą, też tam jakby, ja nie, nie, nie wiem, to wszystko to jest taki po prostu jeden wielki burdel, gdzie ktoś wziął ludziki jak takie dziecko i, i zaczął się nimi napieprzać, nie? Absolutnie za dużo wątków, absolutnie za dużo klisz, absolutny brak czegokolwiek ciekawego w fabule, to jest misja pod tytułem, ci muszą się wedrzeć do laboratorium, a ci muszą odzyskać dzieciaka, i tak naprawdę to te dwie misje idą im hiper łatwo, gdyby nie to, że jest miliard małych przeszkód, a ten miliard małych przesz przeszkód to są takie właśnie kliszowe sceny akcji, takie... Ja nie wiem, to się oglądało jak naprawdę jak, jak słabą grę komputerową. W sensie jak wiecie, że. Jak, bo jakbyśmy grali w grę i każda z tych scen akcji to było coś, nie wiem, że tam coś, coś się robi, no to może byłoby ciekawe. A to się też oglądało jak taką granizację właśnie jakiejś nieciekawej fabuły gry komputerowej. Naprawdę, no. W reżyserii tego treworowa nic ciekawego, w sensie. No, no nic ciekawego po prostu, no. Tak się zastanawiałem, to CGI, te, 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 te dinozaury straciły magię i jakaś tak, no nie wiem, no nie po prostu słuchajcie. No, absolutna strata czasu, ta muzyka się dwoi, troi. Kto tu robił w ogóle? Michael Giacchino znowu, czy ktoś. Tak, Michael Giacchino, zawsze zapytałem się czyta włos, włoskie, tak, ale nieważne. W każdym razie, muzyka, sztos. Kole świetny kompozytor, prawda, tam, orkiestra gra, dodatkowo jeszcze przywraca stare piosenki, żeby nas tam łapać ze serduchu, ale nie łapie moim zdaniem. nie wiem, zdjęcia John Schwartzman, to jest od czego? On? No mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo rzeczy i gównianych, jak 50 Shades, kurde, of Grey. I ale też jakieś tam Jurassic World, nie wiem, noc w Muzeum z Kart Narodów, poznaj Moich Rodziców, no, Pearl Harbor tam, z tym. no taki, okej, okay, no, operator może i dobry, ale jeśli, jeśli coś taki wiecie, no wie co robi, ale no generalnie, jeśli to jest film opierający się o kliszowe sekwencje, nudną reżyserię, burdel scenariuszu i kupę CGI, umówmy się, to tak naprawdę, nie. chyba tylko tyle mam po powiedzenia. Ostatnia rzecz, jaką powiem, to się śmiałem, a propos sceny akcji, W pewnym momencie mamy scenę akcji, która jest jak wyjęta z Jamesa Bonda ostatniego, gdzieś tam w jakimś takim mieście, powiedzmy, e tam w Bondzie to byli chyba we Włoszech czy w Hiszpanii, czy gdzieś już nie pamiętam, a tutaj chyba na Malcie. No ale nieważne. W każdym razie to, że jeszcze postać Chrisa Prata, jako tam on chyba jest ex Marinsem i takim kolesiem, wiecie, on tam zawsze umorusany, nie boi się ubrudzić rąk, naprawi wam samochód, przeniesie kobietę przez próg. silnym maczo, nie? <laughs> no wiecie, Chris Pratt. To że, to, że on jeszcze tam bierze udział w scenie akcji, gdzieś tam strzelają coś, to jeszcze jestem w stanie uwierzyć. Ale Bra B Bryce Dallas Howard, ta pani tam, nie wiem, naukowiec, menadżer, nie wiem, kto ona tam była w tych poprzednich filmach, ale generalnie pani na szpilkach, ona w pewnym momencie ma scenę akcji, gdzie skacze po dachach. Dosłownie robi kurwa parkur, wiecie, musi przeskoczyć z dachu na dach, przewrót w przód, czy tam jakiś przez bark robi, żeby tam, no, wiecie, jak As Assassin's Creed, albo jak wszyscy inni tam. Ona jest Jedi, nie? Ja mówię... Ach, ach. Także ode mnie <laughs> Jurassic World Dominion dostanie 4 i to tak z łaski. Jak powiem wam, że nie wiem, no w sensie, nie, nie ocena jest nieważna, ale po prostu nie warto. Dwie godziny 20, fatalnego scenariusza, który po prostu jak tonący brzydwy chwyta się starych bohaterów i nostalgii i tak dalej, a robi dokładnie to samo co poprzednie filmy, tylko gorzej. <laughs> Przypał trochę, nie? Czekam na Waszą opinię, jak Wam się podobało. Hej, a Jurassic Park, mm, uwielbiam, może sobie włączę dzisiaj? No, piszcie śmiało w komentarzach, dzięki bardzo za uwagę i zobaczenia w kolejnym, bo o filmach.